Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Espresso. Tym razem znowu mam dla Ciebie zapis dyskusji, która odbyła się na jednej z konferencji, w których w tym roku brałem udział. Tym razem to zapis z sesji People for Retail na konferencji Retail Challenge. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka dyskusji, w której rozmawiałem na temat dobrostanu pracowników razem z Małgorzatą Ławnik, Anitą Rogalską oraz Iwoną Chrostowską. Temat dobrostanu pracowników pojawiał się w HR Espresso już kilkukrotnie, ale to nie dziwne, bo ostatnie lata wprowadziły tu wiele zmian. Zanim posłuchasz naszej rozmowy, zapraszam Cię do zasubskrybowania na Spotify albo Apple Podcasts oraz oczywiście do zapisu na newsletter na hrespresso.pl. Kiedy już to zrobisz, to zapraszam do posłuchania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Młynarczyk w imieniu swoim i całego zespołu Brave i oczywiście z ogromną serdecznością witam prowadzącego. Jest z nami Jarek Jarzębowski, People and Culture, Nexocode, autor podcastu HR Espresso, który będzie prowadził całą tą sesję i też najbliższe panele dyskusyjne, które również mamy w agendzie. Dzień dobry, Panie Jarku. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie przedłużając, chciałbym zacząć od zaproszenia Państwa na pierwszy panel, który dla mnie bardzo, bardzo prywatnie również interesujący, więc się bardzo cieszę, że będę mógł go poprowadzić. Zapraszam panelistki, panią Małgorzatę Ławnik, dyrektor personalną z Kauflandu, panią Anitę Rogalską, dyrektor People and Culture Poland and Baltics, Philip Morris International i pani Iwona Chrostowska, Head of People and Culture Central Eastern Europe, Primark. Myślę, że takie rozgrzewkowe pytanie spokojnie możemy sobie zadać, bo... To jest świetne dla zdrowia. Jest świetne dla zdrowia. Zdecydowanie rozgrzewkę trzeba zrobić. Tematem naszej dyskusji jest w ogóle dobrostan pracowników. Natomiast zanim zaczniemy zastanawiać się, jak ten dobrostan zapewnić, to może zastanówmy się, jak ten dobrostan zdefiniować, a zwłaszcza, i myślę, że to jest kluczowe pytanie, jak on się zmieniał się w ciągu ostatnich 2 lat, bo no to były szalone lata i tutaj na to pytanie, czyli jak zmienił się dobrostan pracowników i czym jest dobrostan pracowników w porównaniu do tego, co było 2 lata temu, do tego, co jest teraz, poproszę na początek panią Iwonę. Także witam serdecznie panie Jarku i pani Anito. Nie mieliśmy okazji wcześniej się poznać i witam wszystkie osoby, które dołączyły do sesji. Myślę, że temat dobrostanu jakby zaczynał się już przed pandemią, tak? Organizacje się zastanawiały, jak zająć się tematem wellbeingu i jak to wszystko zdefiniować, jak wspierać pracowników. Faktycznie ostatnie lata, ten czas pandemii pokazał, że mamy jeszcze większe, myślę, wyzwanie, jak się tego podjąć i na pewno sporo się zmieniło, bo i WHO, i Organizacja Narodów Zjednoczonych, i różne instytuty psychologiczne jakby szeroko o tym mówią, co się wydarzyło i o tym stresie pourazowym i o tym, że to już jest nawet jednostka chorobowa. Myślę, że to, co mamy teraz do zrobienia jako i działy HR, ale też szefowie różnych organizacji, to zadbanie o w ogóle o atmosferę w organizacjach, o to, żeby pracownicy poczuli się bezpiecznie, żeby dać im wsparcie, bo myślę, że jest wiele wyzwań takiej natury po prostu wsparcia psychicznego, tak? Różne jakby wyzwania były i są, tak? Gdzie pracownicy obawiają się o swoje miejsce pracy, obawiają się o utratę zdrowia. To jakby cały czas jesteśmy w pandemii i to trwa. Także może tyle tytułem wstępu, na pewno chciałbym też dać pozostałym osobom się móc wypowiedzieć. Pani Anito, czy pani coś do tego doda, zwłaszcza w tym kontekście tej zmieniającej się funkcji, rosnącej, wydaje mi się, dobrostanu dzisiaj? Znaczy ja się w pełni zgodzę z Iwoną, że temat tak naprawdę nie jest nowy, natomiast wydaje się, że podejście do niego nieco się zmieniło i to niekoniecznie tylko, albo może nie w pierwszej kolejności pracodawców, ale pracowników. To znaczy w sytuacji takiej, kiedy nagle trafiliśmy w kryzys, którym jest pandemia, nieznanym kryzys tak naprawdę, w którym
normalne sposoby zarządzania kryzysem zupełnie nie działały i ten kryzys się przeciąga i on trwa, no to tutaj pracownicy bardzo szybko powiedzieli nam, czego im brakuje. I my faktycznie w firmie na przykład też skupiliśmy się od samego początku na bezpieczeństwie i to na samym początku pandemii był świetny wybór, oceniając takie zarządzanie pierwszym kryzysem, zapewnienie takiego po prostu maksymalizowanie bezpieczeństwa pracowników, czy też wysyłając ich na pracę zdalną tam, gdzie możliwe, czy wprowadzając dodatkowe środki bezpieczeństwa tam, gdzie nie było to możliwe, na przykład w fabrykach. Natomiast z upływem czasu ta potrzeba bezpieczeństwa pozostała, natomiast zaczęły się pojawiać inne, które wynikają po trosze z tego, co się dzieje w firmach i myślę, że tutaj mamy ten znaczący wpływ na to, natomiast cały czas one też się dzieją w kontekście tego, co jest poza firmami. Ja widziałam, niestety nie byłam w stanie sobie przypomnieć, kto te badania publikował, ale dosłownie z dwa dni temu były badania odnośnie takiego ogólnie samopoczucia ludzi, regularnie robione. Ostatni rok był najgorszym w historii tych badań, to znaczy pracownicy i ludzie na całym świecie czują się po prostu źle. I myślę, że to wszystko razem, to nam pokazuje, że coś trzeba zmienić, trzeba działać inaczej, a jak to pewnie sobie porozmawiamy później, bo na pewno mamy przykłady i pomysły na to. To ja myślę, że możemy już wejść do tych najbardziej soczystych kąsków, czyli właśnie powoli sobie przeskakiwać do przykładów, bo wiemy już, że dobrostan to bezpieczeństwo z jednej strony, wiemy, że dobrostan to jest cały ten ogół tego, jak się nam pracownicy czują, jak my się czujemy, nie ukrywajmy, to dotyka nas wszystkich, to nie jest tak, że my jesteśmy w bańce, która nas otacza i zabezpiecza przed wszystkim. Pani Małgorzato, z pani perspektywy, jak to wygląda, jeśli chodzi o takie dobre praktyki tego, co firmy robią, robiły i mogą robić dalej, jeśli chodzi o zadbanie o dobrostan pracowników? Ja może krótko o firmie, ponieważ te dobre praktyki zależą od działu, w którym pracownik pracuje. Oczywiście my większość, bo 14 tysięcy naszych pracowników mamy w sprzedaży, w naszych sklepach i ci pracownicy innych oczekują benefitów, innego zadbania o ich zdrowie niż pracownicy, którzy pracują w centrali czy w logistyce. To ci pracownicy w marketach na co dzień przez cały okres pandemii, dalej dziś, dalej w pandemii, mają kontakt z klientami. Dla nas w okresie ostatnich dwóch lat, w okresie pandemii, najważniejsze było zadbać o ich zdrowie, co też czyniliśmy i staraliśmy się na bieżąco wsłuchiwać w ich głosy, bo oni byli tam na pierwszym froncie, oni dalej są. Z klientami na początku było różnie, jak wiemy, jeden w maseczce, drugi nie, a pracownicy 8 godzin w pracy spędzali. My już wcześniej troszkę się przygotowaliśmy do różnych sytuacji, powołaliśmy ekspertów do spraw pracowniczych, którzy jeżdżą po naszych sklepach i są tak zwanym barometrem atmosfery. Badają, jakie są oczekiwania pracowników, co możemy zrobić lepiej, jak zmienić nasze podejście do tego dobrostanu pracowniczego, jak zmienić nasze podejście do benefitów, żeby jak najlepiej dopasować się do tej sytuacji. No my byliśmy w trudnej sytuacji, ponieważ 99% naszych pracowników nie mogliśmy puścić na home office. Jak to wszystko się zaczęło? Puściliśmy tylko pracowników biur, natomiast no to jest garstka, to jest 600 osób. Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj bardzo, bardzo ciekawy punkt pani poruszyła, czyli zbieranie tego, bycie tym barometrem tego, co się dzieje, taki papierek lakmusowy w organizacji. Może tutaj pani Anito, pani Iwono, czy któraś z pań ma coś do dodania, jeśli chodzi o takie też zbieranie tego, co potrzebują ludzie? Jak to u was wyglądało? Jeśli ja bym mogła dodać, bo dokładnie to miałam i dziękuję ci, Małgorzato, za to, bo mając na myśli, że właśnie pracownicy są tymi pierwszymi, którzy mówią, to miałam na myśli to, że trzeba ich słuchać i bardzo się cieszę, że jest dużo firm, gdzie to się dzieje. My faktycznie też Philip Morris w Polsce akurat mamy taką dość kompleksową, złożoną organizację, bo mamy zarówno siły sprzedażowe, mamy dużą fabrykę w Krakowie, mamy centrum usług wspólnych, czyli w 100% biurowe stanowiska i jeszcze centrale w Warszawie. Więc takie duże grono pracowników, ponad 7 tysięcy osób, natomiast no w bardzo różnej rzeczywistości, więc jakby my zaczęliśmy od tego, że słuchaliśmy. Tak? Dlaczego? Dlatego, że nagle okazało się, że po pierwszym
pierwszych działaniach, które zrobiliśmy dla pracowników, które okazały się bardzo właśnie skuteczne i bardzo pomocne, związane z bezpieczeństwem, nagle później zaczęło się okazywać, że czegoś jeszcze brakuje. I właściwie my, mając całe portfolio benefitów dla naszych pracowników, nie wiedzieliśmy właściwie, co się dzieje, tak? Dlaczego nie znajdują tamtego, co jest potrzebne. Zaczęliśmy coraz dogłębniej pytać i zaczęliśmy budować rozwiązania takie, które są teraz potrzebne w danym momencie danej grupie. Czyli na przykład, jeśli w pandemii nagle okazało się, że pracownicy, że zamknięte są szkoły, tak? Wiadomo było, że zostały przyznane zasiłki opiekuńcze, ale wielu pracowników nie chciało się decydować na te zasiłki i gdzieś tam wymyślali, w jaki sposób pracować. My zdecydowaliśmy się na dofinansowanie tych 20%, które pracownicy tracili, idąc na zasiłek, po to, żeby ich do tego zachęcić, żeby korzystali, żeby byli z tymi dziećmi w domu, a nie zastanawiali się, jak, w jaki sposób pogodzić pracę i to życie prywatne. I faktycznie zauważyliśmy bardzo dużą potrzebę porozmawiania o tym, co się dzieje. Taki ten psychiczny element strachu, obaw, pewnych frustracji, które się pojawiały, niepewności, to miało bardzo duży wpływ na to, jak pracownicy się czuli. Więc daliśmy narzędzia takie, które dają możliwość porozmawiania z ekspertami. Wdrożyliśmy program taki wsparcia, telefoniczną linię, gdzie pierwsze potrzeby, rozmowę można odbyć z psychiatrą, z psychologiem, z doradcą, z coachem. Zapewniliśmy też wsparcie z naszym tutaj dostawcą usług medycznych, dodatkowy czas z psychologami i psychiatrami. Więc jakby, a z trzeciej strony zajęliśmy się przede wszystkim też menedżerami, żeby oni mogli być tą stroną pomocną dla pracowników, nie w rozwiązaniu ich problemu, bo to niektóre z tych rzeczy to jest bardziej prewencja absolutnie niż rozwiązywanie, ale żeby potrafili porozmawiać, zacząć tą rozmowę i doradzić ewentualnie pracownikowi, gdzie może znaleźć pomoc. A okazało się oczywiście, że czasami rozmowa i wysłuchanie to jest dokładnie to, czego pracownicy potrzebowali. Ale przede wszystkim słuchać i szybko, szybko, elastycznie reagować na te potrzeby. No, myślę, że to jest kluczowe, ta kwestia zwinności takiej tak naprawdę naszej jako HR-ów w dostosowaniu się do tego, co jest potrzebne, co pojawia się u pracowników. Jestem ciekaw, jak to wyglądało w Primarku. Iwono, czy możesz się podzielić swoimi przemyśleniami? Bardzo chętnie. No my jesteśmy młodą organizacją, bo dopiero w ubiegłym roku, właściwie w pandemii, otworzyliśmy pierwszy sklep i ten pierwszy sklep zamykaliśmy trzykrotnie, więc proszę sobie wyobrazić, w jakim też niepokoju byli pracownicy i naprawdę to wymagało od nas jakby dużych takich zapewnień, że jesteśmy organizacją, która patrzy długofalowo i mamy plany otwarć wielu sklepów w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast wielu pracowników naszych to są osoby, które dopiero podjęły swoją pierwszą pracę i to bycie w kontakcie faktycznie było kluczowe. Prowadzimy różne badania, można je nazwać badaniami satysfakcji, my je nazywamy po prostu Twój głos i nawet teraz jesteśmy w trakcie takiego badania i to badanie można przeprowadzić i będąc w sklepie i poza nim. Oczywiście kluczowe są jakieś plany działań, takie zwinne plany działań, o których tutaj wspominaliście, bo retail i wcześniej i teraz cechuje się dużym tempem, wysokim tempem. Natomiast to, co chciałam powiedzieć jeszcze o takich działaniach, które mamy w Primark, to też faktycznie od początku mamy taki program wsparcia pracowniczego. Nazywamy ten program Porozmawiajmy. I tak jak tutaj Anita mówiła, to jest taki program wsparcia i psychologicznego, ale też prawnego i finansowego, gdzie pracownicy mogą zadzwonić pod do zewnętrznego dostawcy, tak, bez podawania personaliów, zasięgnąć takiego wsparcia. Także podczas pandemii też mocno jeszcze chcieliśmy wzmocnić ten benefit, powiedzmy. Mamy program wsparcia takiego medycznego, też prywatną opiekę medyczną, która też nam dobrze działa. Natomiast chciałam w ogóle się odnieść do, jakby już nie mówiąc tylko o pandemii, ale w ogóle chciałam powiedzieć a propos dobrostanu, żeby, myślę, że zdać sobie sprawę też z takich podstaw, które są kluczowe, czyli warunków pracy, takich, to, że dbamy o naszych klientów, to wiadomo, ale żebyśmy też dbali o naszych pracowników, jak o tych klientów, czyli żeby mieli miejsce, żeby móc odpocząć. I właśnie w Primark mamy dosyć duże takie zaplecze, nazywamy to takim recharge cafe, gdzie pracownicy mogą spokojnie sobie podgrzeć posiłek, usiąść, zjeść,
też bezpiecznie, bo spore są te odległości, mają miejsce na swoje rzeczy. I myślę, że od tego w ogóle też warto zawsze wychodzić, budując dobre miejsca pracy, takie, w których pracownicy się dobrze czują. Także to chciałam jeszcze tylko podkreślić. Jeszcze z dodatkowych inicjatyw, to też robiliśmy taką akcję Five Hey Your Way. To był taki międzynarodowy projekt, pracownicy mogli liczyć kroki. To było i dla biura, i dla pracowników sklepów we wszystkich regionach Primarka na świecie. Także taka też forma bycia razem podczas gdy przebywaliśmy w domach, czy pracowaliśmy zdalnie. Także to takie rzeczy, które mi się teraz na szybko nasunęły. Bardzo dziękuję. Myślę, że znowu warto podkreślić to, że te podstawy są kluczowe. Jak bardzo nie chcielibyśmy wprowadzać fajerwerków czasami i rzeczy modnych i tego, co tam przychodzi czasami z zachodu wspaniałego, tak czasami po prostu trzeba zadbać o podstawy, bo to jest to, co się dla wielu osób przede wszystkim liczy. Natomiast mam też takie spostrzeżenie, że w niektórych przypadkach, w niektórych firmach, wśród niektórych pracowników inicjatywy HR-u są traktowane może z pobłażaniem albo z przymrużeniem oka i nie jest taka wysoka partycypacja w nich. Nie wiem, czy w waszych organizacjach też było to zauważalne. Małgorzato, jak to u was wyglądało? 14 tysięcy pracowników, no to jest... ma kto korzystać? Jak to wygląda? Ma kto korzystać, ale myśmy od początku podjęli decyzję, że przykład idzie z góry. Że omawiamy wszystkie nasze inicjatywy wspólnie na zarządzie. Zachęcamy członków zarządu, zachęcamy management wysokiego szczebla do brania udziału w tych inicjatywach. Tutaj Iwona powiedziała o mierzeniu kroków. My też to robiliśmy. Koledzy, koleżanki z zarządu rywalizowali z nami. Ostatnio organizowaliśmy rajd rowerowy. Całe działy, całe departamenty w czteroosobowych, pięcioosobowych drużynach przemierzały Wrocław po 30 kilka kilometrów. I nie było znaczenia, czy to jest prezes, czy to jest asystent, asystentka, dyrektor. Byliśmy jedną drużyną, drużyną Kauflandu i ramię w ramię walczyliśmy. Nie o to, kto wygra, kto będzie pierwszy, tylko o dobrą współpracę, o poznanie się z innej perspektywy, nie z tej perspektywy za biurka czy ze sali konferencyjnej, po prostu dobrze się zintegrowaliśmy. Liczyliśmy kroki te również. Braliśmy udział w półmaratonach, maratonach, organizowaliśmy to dla naszych pracowników i z naszymi pracownikami braliśmy udział. Myślę, że to, że pracownicy widzieli zaangażowanie zarówno zarządu, jak i managementu, to dawało im siły, to dawało im powera, żeby z nami uczestniczyć. Okej, bardzo dziękuję. Ja zanim zadam kolejne pytanie, to zaproszę tych słuchaczy, którzy z nami są, do tego, żeby podzielili się pytaniem. Jeżeli jakieś pytanie macie do nas, do panelistek, to zapraszam do zapisania go na czacie, bo zbliżamy się z każdą minutą do sesji Q&A, więc będzie czas na to, aby na spokojnie odpowiedzieć na te pytania. A teraz chciałbym wrócić do Anity. Anito, powiedz, bo u was bardzo zróżnicowane środowisko. Mówiłaś produkcja, Salesforce, biuro, CUF. Czy widzieliście, czy widzisz różnicę w zaangażowaniu pomiędzy tymi różnymi jednostkami? I jeśli tak, to jak zaangażować tych, którzy są może trochę mniej zaangażowani? Zawsze były te różnice i co jest zaskakujące, teraz one na poziomie kwestii takich związanych z dobrostanem się bardzo wyrównały. Znaczy, dlatego ja myślę, że ten efekt tego, co się dzieje poza firmami, jest tak duży. Oczywiście nadal każda osoba jest w trochę innym miejscu. Trochę inne wyzwania ma osoba, która się martwi, chodząc do pracy codziennie do fabryki, a trochę inne wyzwania ma młoda osoba, która została zamknięta w domu na pracy zdalnej, odgrodzona w pewnym momencie od swoich przyjaciół, rodziny, często nie posiadająca swojej własnej jeszcze. I co się okazało, że to właśnie ta ostatnia grupa zniosła ten taki czas zamknięcia, tego lockdown najgorzej. Co dla nas, jak na początku analizowaliśmy, byliśmy przekonani, że to właśnie rodzice będą tą grupą, która będzie najtrudniej miała w tej pracy zdalnej,
w tym zamknięciu razem z dziećmi. Okazało się, że nie, że paradoksalnie macierzyństwo, rodzicielstwo, tacierzyństwo pomaga się zorganizować i gdzieś ten balans utrzymać, a młode osoby, nie tylko młode, ale osoby, które po prostu były same zamknięte w tych domach, bez towarzystwa, okazało się, że one na poziomie psychicznym faktycznie cierpiały dość mocno. Natomiast to, co jest spójne i to myślę, że bardzo fajnie wyszło teraz, znaczy nie fajnie oczywiście, że się pojawiło, ale bardzo mocno wyszło, pojawiło się jako taki znaczący element wpływający na dobrostan, to oczywiście pewne elementy związane z tym, z pandemią, natomiast dwie rzeczy u nas się pojawiły w firmie takie, które nie są nowe, tylko one wcześniej mniej je wiązaliśmy z tym dobrostanem. Mianowicie bardzo szybko pracownicy nam powiedzieli o tym, że cała liczba czy ilość pracy, która jest, cały workload, projekty, które się dzieją, bo oprócz tego, że jest pandemia, to jest biznes, tak? I ten biznes cały czas trwa. Oczywiście koleżanki tutaj mówiąc, był oczywiście moment taki, kiedy wy nie mogliście swojej pracy do końca wykonywać. My nie mieliśmy zamknięcia w żadnym momencie. My jesteśmy też w trakcie transformacji dużej jako firma, która też się nie zatrzymała na czas pandemii. I nagle się okazało, że to wszystko w połączeniu razem u pracowników buduje takie poczucie, że jest tego za dużo. Oni nie wiedzą, jak sobie poradzić, co jest priorytetem. Ten czas pracy, który dla wielu teraz wydaje się wydłużony i jest faktycznie wydłużony, to wpływa na to, jak się czują, ale to nie jest nowe. My wcześniej, jak sobie każdy z nas przypomni, pewnie sprzed pandemii, to wiemy, że to było dawno, już się prawie tego nie pamięta, ale było, to zawsze wyzwaniem były spotkania, zawsze wyzwaniem było mnóstwo priorytetów, zawsze wyzwaniem jest to, żeby właśnie poradzić sobie z wieloma zmianami, które się dzieją w jednym czasie. Teraz bardzo mocno to wybrzmiewa i ta korelacja pomiędzy tym, jak się czuję, a tym, jakie ja mam projekty, ile ich jest, czy jestem zaopiekowana od strony zasobów, które mają te projekty wykonywać, to nagle jest ten link taki łączący, jest bardzo, bardzo spójny i bardzo widoczny. No i to tutaj już sam HR nie pomoże. I stąd tutaj jakby w odpowiedzi na wcześniejsze też twoje pytanie, my tutaj jesteśmy tym głosem klienta wewnętrznego, tego pracownika, przynosimy go, natomiast musimy rozwiązywać wspólnie te wyzwania. Natomiast zdecydowanie to nie tylko praca na well-beingu, to nie tylko praca nad benefitami, ale to zdecydowanie praca nad porządkowaniem tego otoczenia, na które mamy wpływ wewnątrz firmy. Bardzo, bardzo się cieszę, że to mówisz, bo ja osobiście też jestem sam przekonany, że benefitami nie możemy posypać czegoś, co po prostu nie działa. To nie jest tak, że dorzucimy kilka benefitów i nagle ludzie zaczną widzieć tęczę i jeździć na jednorożcach. Niestety każdy z nas ma projekty, ma zadania do zrealizowania, a często właśnie tak jak mówisz, było tak, że z jednej strony było spowolnienie jakieś tam w niektórych miejscach gospodarcze, a z drugiej strony przyspieszenie, bo musieliśmy dowieść projekty, musieliśmy biznesowo po prostu odpowiednio zamknąć ten rok. Jak w takim razie zderzyć te dwie perspektywy, gdzie z jednej strony pojawia się cała masa potencjalnie negatywnych informacji zewsząd, tak naprawdę w mediach, padają jakieś firmy, pojawiają się zwolnienia, może mniej niż było wcześniej strachu, natomiast jednak mimo wszystko, a z drugiej strony jest bardzo duży nacisk na realizację projektów, na realizację zadań. Iwona, ja myślę, że wy też byliście w ciekawej sytuacji, skoro dopiero startowaliście tak naprawdę. Jak wy sobie z tym poradziliście? Wiesz co, no tak jak powiedziałam na początku, my bardzo jasno komunikowaliśmy, że my jakby będzie czas po pandemii, tak, i my celujemy w ten czas i teraz mamy pracę do wykonania. I jakby skupialiśmy się bardziej na tym oczywiście, na co mamy wpływ, a nie na tym, na co wpływu nie mamy, więc to było takie kluczowe dla nas. I zachowanie jednak cały czas pozytywnej postawy,
Zresztą w międzyczasie też przygotowywaliśmy otwarcie sklepów w Pradze, więc to był też taki dowód na to, że my nie jesteśmy gołosłowni, tylko faktycznie jedziemy, przygotowujemy ten projekt. W międzyczasie podpisaliśmy otwarcia sklepów w Katowicach i w Krakowie, więc były też takie sygnały, które płynęły z mediów i którymi się dzieliliśmy z pracownikami oczywiście wcześniej, że planujemy tą ekspansję i ona się wydarzy. Oprócz tego też jakby w tych lukach, kiedy sklepy były otwarte, opracowywaliśmy różne inicjatywy, jak programy rozwojowe, żeby dawać ludziom to jednak to poczucie bezpieczeństwa, poczucie rozwoju, że ten świat jednak idzie naprzód i coś dobrego nas czeka na drugim końcu tej pandemicznej historii, która chyba, no nie wiem, szybko się nie skończy z tego, co widać, ale już sobie lepiej potrafimy z tym wszystkim poradzić. Natomiast zgadzam się, że projektów było naprawdę dużo i to takich projektów, które były jakby z mojej perspektywy międzykrajowe, międzynarodowe, tego było naprawdę dużo i takiej pracy przed komputerem i to pewnie mniej dotyczyło pracowników stricte w sklepie, ale takich pracowników na stanowiskach biurowych, to faktycznie obciążenie było duże i wszyscy musieliśmy jakoś też postawić pewne granice, jak to ma dalej wyglądać. Niedawno, myślę, że 3-4 miesiące temu brałem udział w takiej dyskusji panelowej na temat mentalnego well-beingu. Jedną z rzeczy, która była dosyć mocno poruszana, było wykorzystanie technik medytacyjnych, mindfulness, relaksacyjnych może. Z drugiej strony w ramach podcastu Herespresso dosłownie kilka tygodni temu rozmawiałem z Miłoszem Brzezińskim i pojawił się temat tego, że mindfulness jest przez niektóre firmy używane jako takie narzędzie opresji. To znaczy, pracowniku drogi, jesteś zestresowany, zrób sobie szkolonko, mamy na e-learningu z mindfulnessu, na pewno ci się poprawi. Masz problem? No to zadzwoń sobie na infolinię, my tutaj rączki umywamy. Małgorzato, czy widzę, że się śmiejesz, więc podejrzewam, że jakiś komentarz z twojej strony otrzymam. Słucham. My przeżywaliśmy, dokładnie byliśmy w tym miejscu, o którym mówisz 4 lata temu. Kiedy startowaliśmy z pierwszym naszym szkoleniem wypalenia zawodowe. I przyszedł do nas pracownik i mnie pyta tak, Gosia, czy ja muszę na to iść? Ja mówię, nie, my jak zwykle wszystko organizujemy dobrowolnie. No dobrze, ale czy tam będzie jakaś lista? Że ja będę musiał się gdzieś podpisać. Ja mówię, nie, no oczywiście, że nie. No wiesz, bo jak ktoś się dowie, że ja biorę udział w tym szkoleniu, to jeszcze pomyśli, że ja już nie mogę tu pracować. I to też nam uświadomiło, że pewne szkolenia, pewne webinary robimy zawsze dobrowolnie, zawsze z inicjatywy pracownika. Oczywiście, kto bierze udział, wiemy, bo te nazwiska się nam na Teamsach wyświetlają, natomiast nigdy nikogo nie namawiamy do udziału. Każdy, jak czuje, tak się zapisuje. Tych inicjatyw, oprócz wypalenia zawodowego, przeprowadziliśmy dość sporo. Między innymi rzucanie palenia, czy problemy alkoholowe, czy też jak sobie radzić z zażywaniem lekarstw, bo to też wyszło w naszych rozmowach tu wewnątrzfirmowych, że ludzie w sklepach jednak mają łatwiejszy dostęp do tabletek i ich biorą, i je biorą. Także z naszej perspektywy tylko dobrowolnie, bez nacisku i bez listy. No dobrze, Ani, to powiedz jak u was, czy u was też się pojawiły takie głosy, czy może nie, czy może nie było takiego ryzyka, nie było takich zastrzeżeń, że jest to trochę umywanie rąk od problemu i tylko przerzucanie odpowiedzialności na zewnętrznego dostawcę czy zewnętrzne szkolenie. Jak to u was wyglądało? Mhm. Znaczy ja szczerze mówiąc takich głosów w ogóle nie słyszałam. Może dlatego, że my jednak wychodziliśmy z założenia właśnie tego, że bardzo szybko reagujemy i zmieniamy tą ofertę. I oczywiście, że był moment taki, kiedy pojawił się u nas mindfulness, pojawiło się spotkanie z takim, podczas których można było medytować. I powiem szczerze, na początku były bardzo, bardzo popularne. To znaczy szczególnie ci pracownicy biurowi, którzy byli w pracy z domu, oni bardzo chętnie wrzucali sobie to do kalendarzy, ten czas planowali i bardzo miało to fajny odbiór.
od razu, tak jak Małgorzata mówiła też, od razu od początku to było dla części pracowników. Była część taka, która wiedziała, że to się dzieje, kompletnie nie była tym zainteresowana. Z upływem czasu coraz więcej głosów dostawaliśmy, że inicjatyw jest dużo i są bardzo fajne i jest bardzo wiele ciekawych tematów, ale pracownicy po prostu przestali mieć czas na to, żeby we wszystkich brać udział. Znowu, to co zrobiliśmy, stwierdziliśmy, dobrze, to w takim razie wprowadzamy kalendarz, planujemy te działania już trochę mniej ad hocowo, bo na początku, słuchajcie, faktycznie tak było, że my trochę działaliśmy instynktownie. Jeżeli było dużo fake newsów dotyczących pandemii, zaprosiliśmy ekspertów, wirusologów do nas, żeby opowiedzieli ludziom, jak wygląda prawda, tak, odnośnie wirusa, lekarzy. Więc my tak na początku wrzucaliśmy trochę takich webinarów, spotkań, które były robione dość ad hocowo, ogromna liczba pracowników brała w nich udział, natomiast no później nam powiedzieli, wszystko jest super fajne, ciekawe, ale jednak więcej planowania. Zaczęliśmy planować, pokazywać kalendarz i teraz każdy może sobie wybrać, zaplanować coś dla niego najbardziej, czy dla niej najbardziej potrzebne. Myślę, że to jest niezmiernie ważne, natomiast ja bym też szczerze mówiąc nie bagatelizowała tego, bo jednak jeżeli firma ma taką możliwość, że może mieć takie szerokie portfolio, to naprawdę każdemu pracownikowi co innego jest potrzebne. Natomiast to myślę, co jest potrzebne nam jako firmom, to, żeby mieć ludzi do tego przygotowanych, czyli zawsze to musi być jakiś team, oczywiście często jest to HR, który przygotowuje, czy we współpracy u nas z biurem BHP, przygotowuje pewien taki, całą matrycę tych działań wspólnie, ale też my zawsze stawiamy i przygotowujemy menadżerów, bo wiemy, że nawet w kwestii wyboru z tego wszystkiego dostępnego, z całego ogromnego portfolio, musi być ktoś, kto poradzi ludziom, co właściwie wybrać, bo my sami czasami czujemy, że coś innego chcemy, a tak albo nie wiemy, więc my staramy się przygotowywać zawsze HR, oczywiście jeśli to mówimy o tego typu tematach, ale też bardzo mocno menadżerów, żeby oni się czuli wyposażeni w nowe kompetencje, a tych nowych kompetencji potrzebują mnóstwo w obecnych czasach, poczynając od zarządzania hybrydowego czy też zdalnego, co dla wielu osób jest czymś zupełnie nowym, dla innych oczywiście pracujących w sprzedaży czy pracujących w środowisku międzynarodowym mniej, na pewno to, ale w ogóle radzenie sobie z kryzysem ciągłym, właśnie z dobrostanem pracowników, to było coś, co do nas menadżerowie przychodzili i mówią, ja po prostu nie wiem, co ja mam zrobić, ja chcę pomóc, ale się boję zaszkodzić. I my musieliśmy ich wyposażyć w narzędzia, bo nie mieliśmy wyjścia i nie chcieliśmy robić inaczej, bo wiemy, że oni są najbliżej ludzi i mogą być najlepszym wsparciem albo największą przeszkodą, jeśli nimi się nie zaopiekujemy. Więc taki powiedziałabym klasyk i powrót bardzo, bardzo do podstaw. Zdecydowanie praca z menedżerami, bardzo, bardzo ważna kwestia. Iwona, ja bym chciał trochę wykorzystać to, że twoja funkcja jest również poza Polską, czy twoja uwaga jest skierowana również poza Polskę. Może jesteś w stanie powiedzieć nam o czymś, czego my w Polsce nie zauważamy zbyt często, a na co warto byłoby zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten mentalny, czy nie tylko mentalny, czy fizyczny, jakikolwiek dobrostan, czego w Polsce jeszcze nie ma, a może ty już zauważasz, albo może jest coś, co właśnie warto pochwalić i w Polsce robimy dobrze z twojej perspektywy. No, powiem szczerze, mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Musiałabym się pewnie zastanowić. Na pewno widzę różnicę między Polską a Słowenią. Myślę, że Czesi są nam bardziej jakby podobni ze swoimi potrzebami, natomiast Słowenia jest jeszcze bardziej nastawiona na work-life balance. Tak bym powiedziała, podobnie do krajów, powiedzmy, skandynawskich, więc tutaj jeszcze więcej stawiamy na takie kwestie też związane właśnie z tym, aby odpowiednio planować grafiki, jeszcze większa była elastyczność. Ale natomiast wiele rzeczy widzę wspólnych. Myślę, że więcej widzę tych wspólnych, podobnych, no bo wszyscy mają gdzieś tam podobne potrzeby. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, jakby co nam teraz wysuwa się też jakby na prowadzenie, jeśli chodzi o dobrostan, to są kwestie różnorodności i integracji. Czyli zadajemy sobie pytanie, jak na przykład zadbać o dobrostan pracowników z niepełnosprawnościami, jak zadbać o osoby transpłciowe,
czy na przykład jak zadbać, no jeszcze jakieś inne grupy pracowników, które nam się pojawiają, czy jak integrować więcej kobiet albo więcej mężczyzn, jakby tego typu mamy wyzwania, jak sobie z tym bardziej poradzić. Także nie wiem, czy w pełni odpowiedziałam na twoje pytanie, ale myślę, że gdzieś tam jednak w pandemii te nasze potrzeby są bardzo podobne. Myślę, że tak. To mimo wszystko wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy te same problemy i emocje przeżywamy, więc pewnie ciężko byłoby znaleźć ogromne różnice. Natomiast no właśnie jestem ciekaw, Anito, Małgorzato, może ten wątek, który teraz Iwona poruszyła, czyli kwestie inkluzywności, kwestie różnorodności i zadbania o dobrostan każdej grupy, która jest reprezentowana u nas w organizacji. Czy jest coś, co tutaj powinniśmy szczególnie zrobić, na co powinniśmy szczególną uwagę zwrócić? My troszkę z innym problemem się spotykamy, jeśli mogę powiedzieć. U nas różnorodność jest bardziej w sensie, ponieważ zatrudniamy 90% kobiet. U nas w sklepach pracują kobiety, więc tutaj się nie spotykamy z taką różnorodnością płciową. Natomiast bardzo, może nie problem, ale duże wyzwanie jest dla nas różnorodność wiekowa, ponieważ my zatrudniamy szczególnie na ladach z mięsem panie w średnim wieku albo tuż przed emeryturą. Młode osoby jednak nie garną się do krojenia mięs i nie rozróżniają bardzo często ich rodzaju, więc dla nas wielkim wyzwaniem jest zaopiekowanie się tymi dwoma grupami, zintegrowanie ich, wsłuchujemy się w ich głosy, bo całkiem inne oczekiwania mają panie krótko przed emeryturą, a całkiem inne młodzi ludzie, dlatego też jak już tworzymy jakiekolwiek benefity czy dbamy o dobrostan tych pracowników, to robimy pakiety, z których mogą skorzystać w zależności od chęci bądź od sytuacji poszczególne grupy pracownicze. Okej. Ani to coś po waszej stronie? Znaczy u nas agenda ogólnie taka różnorodności, inkluzywności jest bardzo silna i ona, tak się zastanawiałam w kontekście dobrostanu, to myślę, że to co na pewno się pojawiło to różne grupy, mniej związane właśnie z tym takim naszym kierunkiem działań związanych z różnorodnością, na które normalnie patrzymy, a bardziej związane z bardzo konkretną sytuacją życiową. Na pewno inną grupą, inaczej wymagającą opieki są osoby nowe wchodzące do organizacji, szczególnie jak wchodzą w środowisko te zdalne, tak? I my spotykamy się dużo częściej z tymi osobami, ponieważ one mówią, one nie są w stanie się odnaleźć w tej rzeczywistości, bo one nie wiedzą do kogo pójść, a nie mogą na kogoś po prostu wpaść. I to jest taka grupa, która potrzebuje zupełnie innego wsparcia, nie ze względu na to, że jest kobietą, ta osoba mężczyzną w różnym wieku, tylko dlatego, że jest po prostu nową w organizacji ze szczególną potrzebą tutaj. Na pewno, tak jak wspominałam wcześniej, ta sytuacja życiowa ludzi, naszych pracowników ma ogromne znaczenie teraz, kiedy ten miejsce pracy jest często tam miejscu, gdzie się też mieszka. Więc my teraz wiemy, że na ten takie poczucie też chęci bycia razem, na ten poczucie takiej przynależności bardzo mocno wpływa to, jak ludzie ze sobą spędzali wcześniej czas, niby w firmie, ale jednak niekoniecznie zawsze skupione na rezultatach. Teraz wszyscy są w robocie, tak? Teraz 100% się pracuje, a wcześniej przychodziło się do biura. I my teraz się zastanawiamy, jak w tym całym świecie tą integrację mieć, jak w ten sposób dbać na dobrostan osób, żeby dawać im cały czas poczucie tego, że jesteśmy razem, dawać im poczucie takiej przynależności, dawać przestrzeń do rozmowy. Ja dlatego śmiałam się na samym początku, że to świetnie, że mamy 2 minuty na początku, na małą wymianę zdań, bo domyślam się, że to nie jest tylko moja rzeczywistość, że spotkania u nas już trwają czasami po 15 minut, po 10, żeby zmieścić ich trochę więcej.
i tam nie ma mowy w ogóle o chitcha. Tam jest od razu cześć, przechodzimy do tematu, bo już nas gonią kolejne terminy. No tak się nie da dłużej funkcjonować. My wprowadzamy szereg rzeczy, szereg zmian, które muszą, i to jest, ma bardzo pozytywny odzew od pracowników, które jednak strukturyzują nieco te godziny pracy, które, powiedziałabym, trochę wymuszają. Wymuszają w takim kontekście, że oczywiście ty nie musisz się do nich stosować jako Jarek, ale ty musisz się do nich stosować względem Iwony czy Małgorzaty. Tak? Więc wrzucamy czas bez spotkań na początku dnia, pod koniec dnia. Wrzucamy dzień bez spotkań w znaczeniu dużych spotkań. Tak jak ktoś chce się jeden na jeden spotkać, oczywiście może to zrobić, ale żadne duże spotkania w piątki nie są po 14. Zachęcamy pracowników do tego, żeby sami sobie bukowali czas na posiłek w ciągu dnia albo na cokolwiek innego, ale żeby sobie planowali. Tutaj pracownicy 50-50 powiedzieli, wrzućcie nam taki ustalony termin. Inni mówili, nie, dajcie nam dowolność. Poszliśmy trochę w stronę tej dowolności, ale cały czas przypominamy. I co jest ważne, już nie pamiętam, która z was o tym powiedziała, chyba ty, Małgosiu, powiedziałaś o tym. My zaczęliśmy jako zarząd przede wszystkim to też stosować. To znaczy od początku bardzo mocno pilnowaliśmy siebie, ale też innych. Dawaliśmy tą informację zwrotną, jak ktoś próbował nagiąć trochę te zasady, bo my wiedzieliśmy, że nam będzie trochę łatwiej to zrobić niż innym pracownikom. Powiedzieć od razu koleżance, koledze, nie, przecież w tym czasie nie robimy spotkań. I to zadziałało, słuchajcie, po 3 miesiącach testu. No, jest tak pozytywny feedback. Oczywiście pojawiło nam się mnóstwo nowych rzeczy, nad którymi chcemy pracować, ale wprowadzając to, już wielu pracowników nam powiedziało, że ich dzień pracy się zmienił trochę. A to tak naprawdę dość mała rzecz do zrobienia, ale trudna do utrzymania. A nam się udało wdrożyć i na razie to trzymać. Zobaczymy, jak z tą dyscypliną będzie dalej, ale na razie naprawdę jest nieźle. Znaczy, to oczywiście nie rozwiązuje problemów wszystkich, to żebyście mnie nie zrozumieli źle. To nie rozwiązało wielu problemów, ale pomogło już. I części pracowników okazuje się, że pomogło nawet spore. Tak naprawdę wiele rzeczy, które warto wprowadzić, jest proste, ale to, że jest proste, nie znaczy wcale, że jest łatwo je później realizować. Natomiast pojawiło się pytanie, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy je sobie zadali. Czy widzą Panie różnicę pomiędzy potrzebami lub lękiem przed moim statusem pracownika w zależności od lokalizacji, w której dany pracownik mieszka, pracuje, wielkość aglomeracji i tym podobne? Jeżeli którakolwiek z Was chciałaby odpowiedzieć, to zapraszam. Może ja odpowiem. My nie zauważyliśmy takiego lęku. My byliśmy otwarci cały czas, ponieważ jesteśmy sklepem spożywczym i nawet w tamtym roku, kiedy pandemia się rozpoczęła, to w marcu mieliśmy drugi raz święta Bożego Narodzenia, bo pewnie wszyscy Państwo pamiętacie wtedy, co się działo w sklepach, kolejki, wszystko wykupione, puste półki, ciężko było nam od dostawców towar zamówić w tak krótkim czasie. Więc u nas pracownicy byli zabezpieczeni i oni wiedzieli, że ta praca zawsze będzie, bo sklepy zawsze będą otwarte. Także my tutaj się z taką sytuacją nie spotkaliśmy, wręcz mieliśmy bardzo dużo osób, które chciały przyjść do nas do pracy. W drugą stronę mieliśmy bardzo dużo kandydatów, ponieważ inne branże były pozamykane i wtedy ewentualnie w dużych miastach, w aglomeracjach mogliśmy uzupełnić sobie skład tam, gdzie brakowało. Ale to bezpieczeństwo było. My wręcz za to, że ludzie pracują na początku pandemii ciężko i naprawdę bardzo dużo, wypłacaliśmy ekstra premię. Mhm. Mi przychodzi do głowy jeszcze jedno pytanie, trochę alternatywne. Nie wiem, czy któraś z Was się spotkała z takim problemem, natomiast pojawia się gdzieś tam w internecie, w dyskusjach kwestia tego, że kwestia dyskusji na temat różnicowania wynagrodzenia w zależności od tego, gdzie dana osoba pracuje, zwłaszcza jeżeli na przykład pracowała w Warszawie, zarabiała po warszawsku, a teraz przechodzi na 100% zdalnie i wyprowadza się w Bieszczady. No i czy, jak do tego podchodzicie?
Chyba już niektóre firmy w Stanach Zjednoczonych wprowadziły w ogóle takie rozwiązania, już nie pamiętam które, ale technologia, o ile dobrze kojarzę. Znaczy powiem szczerze, my się przygotowujemy do takiego już wdrożenia formalnie hybrydy. W październiku już pracownicy oczywiście są na bieżąco informowani, w jaką stronę te rozwiązania idą, wiedzą, że nie będziemy wracać w tym środowisku biurowym do pracy w biurze, idziemy w stronę hybrydy i możliwości wyboru dla pracownika. Znaczy pracownicy będą mogli wybrać, czy będą 100% pracować z biura, bo jest część takich, którzy bardzo chce. Znakomita większość chce mieć elastyczną pracę i będzie mogła wybierać i tutaj idziemy w stronę raczej nie wskazywania, ile dni w tygodniu masz być w biurze, tylko dawania jakby dwóch miejsc pracy i wskazywania, kiedy warto albo po co warto w tym biurze się spotykać. Natomiast oczywiście temat też wynagrodzeń się pojawił. My bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że nie idziemy w tą stronę. Choćby ze względu na to, że chcemy utrzymać ten taki element hybrydy, nie chcemy pracy zdalnej raczej wprowadzać, takiej stuprocentowej, tam gdzie nie ma takiej dużej potrzeby biznesowej też. Więc na pewno to nie. Natomiast było mnóstwo innych tematów, które się pojawiały i które z różnych względów, często podatkowych albo innych, no zastanawiamy się, czy je wdrożyć, czy nie. Choćby na przykład praca za granicy, gdzie też nasi pracownicy bardzo otwarcie o to pytają, czy mogą łączyć pracę z wyjazdem, szczególnie w wakacje. Wyjeżdżam gdzieś do Grecji, chętnie bym sobie tam miesiąc, dwa został, czy została. Rozważamy różne możliwości. Oczywiście wiemy, że jest ten część ta podatkowa, która tutaj ma ogromne znaczenie, ale nie tylko kwestia bezpieczeństwa, na którą też chcemy patrzeć. Więc takie pomysły się pojawiają, ale na przykład w krajach bałtyckich, za które ja też mam przyjemność odpowiadać, my tam wdrożyliśmy to rozwiązanie. To jest mała organizacja, która jest taka bardzo zwinna i też testują często różne fajne rozwiązania. Prowadzili właśnie takie rozwiązanie i kilku pracowników skorzystało, tylko kilku, nie było to tak, że wszyscy, natomiast ci, co skorzystali, uznali to za najlepszy benefit możliwy, który firma ma, więc my się przyglądamy, natomiast niektóre rozwiązania wiemy, takie jak właśnie płacenie za, my płacimy jednak za stawkę, tam jak ktoś ma miejsce pracy w Warszawie, płacimy warszawską stawkę, niezależnie w jakim miejscu wykonuje pracę. Natomiast inne też takie, jak uelastycznić, zastanawiamy się. Wiemy, że globalnie nie za bardzo chcemy iść w stronę 4 dni pracy versus 5, ale to tak jak mówię, to jest na teraz. My zakładamy, że sytuacja będzie się zmieniać i będziemy stale coś modyfikować. Na razie chcemy wdrożyć, to już formalnie czekaliśmy na, czy przyjdzie coś nowego, jakieś nowe rozporządzenia, być może zmienione podejście do czasu pracy. Na razie nic na to nie wskazuje, więc działając w obecnym, według obecnych regulacji wprowadzamy po prostu hybrydę i to jest nasz taki główny formalny element, a później będziemy ją pewnie po naszemu już zmieniać i dopasowywać na bieżąco. Bardzo dziękuję. W takim razie dosłownie 60-sekundową odpowiedź, jeżeli któraś z Was chciałaby się podjąć, bo tyle mamy, 60 sekund. Nie, a Pan Sebastian chyba pytanie jeszcze zadał. Drugie. Tak, właśnie o to pytanie mówię. Tak, mam dosłownie 60 sekund. Czy zdarzały się roszczeniowe postawy pracowników? Czy były jakieś problematyczne sytuacje, w których pracownik nie chciał się utożsamiać z sytuacją firmy? Znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że nasi pracownicy strasznie narzekają, że my trzymamy bardziej rygorystyczne podejście do bezpieczeństwa. O ile na początku, szczególnie w fabryce, wszyscy mówili, dlaczego nie zamkniecie fabryki, przecież narażacie nas niebezpieczeństwo. Teraz mówią, dlaczego tyle tych środków bezpieczeństwa, przecież już jest bezpiecznie. Tak samo w biurze, natomiast my tego nie zmieniamy, szczerze mówiąc, i nie traktujemy tego jako roszczenie czy niezadowolenie, tylko traktujemy to jako po prostu coś, co musimy robić. Więc ja tylko taki szybki komentarz do tego pytania, ale bardzo fajne pytanie, pana Sebastiana. Dzięki. Iwono, Małgorzato? No u nas była też kwestia noszenia maseczek w Czechach, natomiast tam ogólnie były protesty co do noszenia maseczek, więc też to trochę na karb sytuacji w kraju bym złożyła, ale poza tym to ja spotkam się z bardzo dużą wyrozumiałością, jeśli chodzi o tą sytuację pandemiczną, konieczność zamknięcia sklepów i wynagrodzenie, które opłacaliśmy, tutaj było duże zrozumienie. Mogę o to słowo ostatniego komentarza? U nas nie było
takich problemów postaw roszczeniowych, oprócz tego, że pracownicy, którzy w sklepach pracowali naprawdę ciężko w tym pierwszym okresie, to oczekiwali od pracodawcy jakiejś małej gratyfikacji i spełniliśmy to i w miarę gładko przeszliśmy do następnych etapów i następnych fal. Dobrze, dobrze, bardzo dziękuję. Zmieściliśmy się idealnie w czasie. Bardzo dziękuję za tę dyskusję, chociaż wiem, że ona spokojnie mogłaby jeszcze trwać, ale mamy już kolejnego prelegenta, także ja bardzo dziękuję. Panelistkami były Iwona Chrostowska, Anita Rogalska i Małgorzata Ławnik. And now we welcome to the scene. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jednocześnie już zapraszam Cię do następnego za tydzień, w którym kolejna dyskusja z Forum Retail Challenge. A teraz do usłyszenia. Cześć.